Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Piękny i bardzo wymowny jest dialog Jezusa z Piłatem. Ten rzymski namiestnik Palestyny podczas wielkopiątkowego przesłuchania zadaje pytanie o tożsamość Jezusa. Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiada twierdząco, jednakże zaznacza wyraźnie, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Czasami myślę, że próbujemy na siłę zrobić coś, co nie jest zgodne z wolą Bożą. Opatrznie rozumiemy Jego słowa. Czyż z faktu, że Jezus jest Synem Bożym, nie wynika, że jest Panem i Królem całego Wszechświata? Wszelkie próby intronizacji Chrystusa na króla jakiegoś konkretnego narodu są bluźnierstwem, ponieważ gwałtem próbuje się odebrać prerogatywy samego Boga. Nie można dokonać intronizacji kogoś, kto już na tronie zasiada, i to o wiele wcześniej, niż zaczął istnieć świat. Jednakże trzeba sobie powiedzieć, że również wśród katolików zdarzają się akty anarchii. Ilekroć żyje tak, jakby Boga nie było, nie licząc się z Jego wolą, de facto próbuje zdetronizować Boga i ukraść prerogatywy, które jedynie Jemu przynależą. Intronizację Chrystusa należy zatem rozumieć wyłącznie jako codzienny wybór Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz całkowite, bezwarunkowe i bez zastrzeżeń poddanie się Jego woli. Jednym słowem, respektowania władzy Boga nad światem i moim życiem. I takiej intronizacji oczekuje od nas Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. My również nie możemy patrzeć na rzeczywistość Królestwa Bożego jedynie w wymiarze doczesnym i ludzkim, ale wiecznym i boskim. Mamy żyć każdego dnia jak obywatele świata przyszłego, niebiańskiego.